tam sięga i gdzie rozum nie sięga, łam czego rozum nie złamie. Młodości orla tyłych lotów potęga jako piorun twoje ramię. Jednak ciągle jeszcze mózg pracuje, coś pamięta z młodości, a ja chcę pogadać dzisiaj o scenariuszu nowego filmiku. Składa się z trzech punktów. Punkt pierwszy to trójkącik raz, dwa, trzy. Punkt drugi to lustrzane miasta. A punkt trzeci to ten, który był tytułem poprzedniego filmiku, czyli Mur Peltiera. Kupiłem kiedyś sobie taką diodkę Peltiera za parę złotych jako część zapasowa do lodówki turystycznej. I jak gdyby nie znałem tego efektu Peltiera, tylko czytałem o nim, byłem bardzo zaciekawiony, jak to jest. Kupiłem i podłączyłem taką płaską, tak zwaną baterię 4,5-woltową składającą się z trzech ogniw w jednym pudełeczku, którą się tak na przykład stosuje do latarek starego typu. I podłączyłem ją do tej diody Peltiera i się zadziwiłem, że z jednej strony takiego prostokącika plastikowego robi się on bardzo gorący, a z drugiej strony się robi bardzo zimny. No i to jest oczywiście efekt Peltiera, powoduje duże straty energii, ale jednak bardzo rozdziela temperaturę. I tak sobie pomyślałem, że można by taki mur postawić, z jednej strony podgrzewa, z drugiej ziemi. I taki mur mógłby być napędzany diodami takimi słonecznymi, czyli takimi, na które jak spada słońce, to produkują energię elektryczną. I tak energia elektryczna mogłaby być podłączona do tego muru Peltiera i on samoczynnie chłodziłby z jednej strony, a podgrzewał z drugiej strony. Komu pasuje ciepło tam gdzie ciepło, komu pasuje chłodno tam gdzie chłodno. No to była taka jedna myśl. Druga rzecz to były te lustrzane miasta i tak sobie pomyślałem, patrząc na miasto wieczorem, że jak gdyby tak w chmurach odbijają się takie lampy luminescencyjne, takie żółte, uliczne, no i trochę odświetlają to miasto. Ale jak gdyby wszystkie dachy są czarne, więc w związku z tym miasto z góry, tak naprawdę z wysokiego piętra, zupełnie wygląda jak wymarłe, tylko takie liczne latarnie właśnie widać. I gdyby tak, budynki były lustrzane po prostu. Gdyby sufity, znaczy dachy, gdyby dachy były zamiast papą kryte taką lustrzaną substancją, chociażby takimi płytkami po 20 zł 4 sztuki w Ikei, które można kupić, no wprawdzie drogo, dużo drożej niż zwykła papa i pewnie się tłucze i trzeba wymieniać i tak dalej, no ale czego to ludzie nie potrafią, skoro potrafią zrobić nawet taką komóreczkę, która jest właściwie komputerem, który jest podłączony do Gmaila, do YouTube'a, do internetu, do telewizji. Teleekspres można w komórce oglądać. No to w tym momencie, jeżeli potrafią takie rzeczy robić, to pewnie takie sufity lustrzane też by mogli i potrafili zrobić, nie mówiąc już o tym murze Peltiera. No i to już jest taki drugi temat. A trzeci temat to był ten trójkącik raz, dwa, trzy. Bo sobie tak rozmyślając, myślałem, żeby kojarzyłem tak, coś mi tam prześwitywało, że był taki trójkąt, który się składał z jednej jednostki, z dwóch jednostek i z trzech jednostek. Tylko tyle, że jak potem sobie rozmyślałem o tym, sobie przypomniałem, że to niemożliwe, że jest takie twierdzenie, to chyba Pitagorosa, czyli Greka, który to, że tak powiem, wymyślił po Babilończykach, którzy to mniej dokładnie określili. W każdym razie wymyślił, że suma przy prostokątnych w trójkącie prostokątnym
suma kwadratów przy prostokątnych jest równa kwadratowi przeciw prostokątnej. I w tym momencie, no jeżeli by tak miało być, to jeżeli jeden bok jest 1, drugi bok jest 2, no to trzeci bok powinien być pierwiastek z 5. I starałem się wyliczyć, ile to jest pierwiastek z 5. Oczywiście wszystko to w pamięci, leżąc i zupełnie nie korzystając z żadnych kalkulatorów i tak dalej. Niestety bardzo kiepsko to poszło. Udało mi się to wyliczyć do drugiego miejsca po przecinku. Nie do drugiego, do pierwszego miejsca po przecinku. Czyli wyszło mi, że pierwiastek z 5 to jest 2,2. A nie mogłem trafić tej trzeciej liczby, więc w związku z tym potem już siedząc sprawdziłem na kalkulatorze to jak to jest, tylko tyle, że starałem się jak gdyby wycelować i trafić w tą prawdziwą wielkość, tak. Najpierw próbowałem 2,7, za dużo. Potem próbowałem 2,3, za mało. Potem próbowałem 2,5, no za dużo. No i w końcu trafiłem mniej więcej na 2,40. I w tym momencie, no to ten pierwiastek z 5 to byłoby 2,40. I w tym momencie się zadziwiłem, że ten kąt 30 stopni powoduje, że z 2 robi się 2,40 przy 30 stopni, czyli duży kąt, a spory, no nie 60, ale 30. 30 stopni, a tutaj długość wyrasta tylko o 40 setnych. Jest dwóch, przy dwóch, jeżeli dwóch przy dwóch. Czyli powiedzmy. Tak, i to mnie też zadziwiło i pozwoliło sobie to wyobrazić, jak to jest. Ja tak naprawdę kiedyś starałem się nauczyć takiego algorytmu wyliczania pierwiastka, ale nigdy mi się to nie udało zrobić, bo to był już na tyle skomplikowany algorytm i rzadko używany, że jak gdyby to tylko specjaliści już, matematycy uczą się tego i jest to dla nich oczywiste. I teraz już dziękuję. Krzysztof Sylwanowicz, pozdrowienia.